Dla wielu współczesnych ludzi monarchia jest zmulszałą mieszaniną snobizmu, ceremoniału i sentymentalizmu. Ale pod tym pojęciem kryje się coś więcej. To naturalna, rozpowszechniona forma władzy. Nie wszyscy monarchowie są królami. To często prezydenci lub dyktatorzy. Ale prawie wszędzie władza sprowadza się do decyzji jednego człowieka i słowo monarchia właśnie to oznacza. Współczesny prezydent czy premier jest tymczasowym królem, tak samo potężnym jak każdy średniowieczny władca czy cesarz rzymski. Jednak w Wielkiej Brytanii, a raczej w Anglii, to powszechne zjawisko nabiera specjalnego znaczenia, ponieważ my cały czas mamy prawdziwą monarchię. Istnieje już blisko 1500 lat, co oznacza, że jest najstarszą instytucją publiczną w Europie. Jest również wyjątkowa, ponieważ od samego początku tkwi w niej silny społeczny element. Jej historia to nie tylko opowieści o królach i królowych, o królewskich bohaterach, jak król Alfred i Henryk V, albo o koronowanych łajdakach, jak król John. To także dzieje dialogu pomiędzy królem i poddanymi. Dzięki temu Anglicy opanowali sztukę rządzenia i stanowią godny pozazdroszczenia przykład dla reszty świata. Nie będzie to kolejna opowieść o królach i królowych, ale historia o tym, jak monarchia stworzyła naród. A wszystko zaczęło się od chaosu i przemocy wczesnego średniowiecza. Monarchie królewskie. Odcinek pierwszy. Państwo narodowe. 2000 lat temu jedyną siłą, która liczyła się w świecie, był Rzym. Stał się on najczystszą, najbardziej absolutną monarchią, jaką widział świat. Prowincja Brytania była jedynie maleńką cząstką tego imperium. Rzym stworzył niezwykle subtelną cywilizację, ale politycy, którzy z niej wyrośli, byli zaskakująco prymitywni. Przez 400 lat Rzym stanowił opokę dla Brytanii. Przyniósł jej pokój i dobrobyt, ale około 250 roku naszej ery jego potęga zaczęła słabnąć. Barbarzyńcy przekroczyli granice imperium. Wśród nich najgroźniejsi, urodzeni nad morzem, najeźdźcy z Germanii, której Rzym nigdy nie zdołał podbić. Żeby odeprzeć inwazję, powstało wiele fortec, jak ta zbudowana na wschodnim wybrzeżu Brytanii w Richborough, w hrabstwie Kent. Ale na próżno. Ta olbrzymia forteca została pokonana i opuszczona, a jej ruiny symbolizują klęskę Brytanii, a przynajmniej tego wszystkiego, co wiązało się w niej z rzymskim panowaniem. Prawa, języka, literatury i religii. Wszystko to zniknęło. Zniknął również autorytet prawowitej władzy, bowiem wiązał się on ściśle z osobą cesarza. Upadek Rzymu umożliwił napływ Germanów. Dziś znani są jako Anglosasi. Wiemy o nich całkiem dużo, bo 300 lat później mnich z Northumbrii napisał wielką księgę o ich wczesnej historii. Nazywał się Beda i był pierwszym angielskim historykiem. Beda opisuje, prawdopodobnie mieszając fakty z legendą, jak w 449 roku Higgins i Horsa osiedlili się w Kent. Inne grupy Germanów, mające swoich przywódców, zajęły różne tereny. Słusznie traktujemy inwazję normandzką jako punkt zwrotny w historii kraju. Ale najazd Sasów był nawet ważniejszy. To oni stworzyli ideę Anglii jako takiej. Trudno byłoby przecenić skalę najazdu. Możliwe, że blisko 200 tysięcy ludzi osiedliło się na ziemiach zamieszkiwanych przez zaledwie 2 miliony ludności rodzimej. Proporcjonalnie to największa imigracja, jaką przeżyła Anglia.
Ponieważ wśród najeźdźców większość stanowili mężczyźni, zaczęli oni podbijać miejscową ludność. W wielu rejonach testy DNA wykazują, że do 90% męskiej populacji wywieziono lub zabito, a kobiety, wioski i gospodarstwa zostały przejęte przez przybyszy. To była skuteczna czystka etniczna w najgorszym wydaniu. This is ethnic cleansing at its most savagely effective. Ale nie tylko krew uległa zmianie. Imigranci przynieśli nowy język, wczesną formę angielskiego. Nadali dystryktom, wsiom, rzekom nowe nazwy, które są używane do dziś. Zmienili też nazwę kraju. Brytania stała się Anglią. Ich polityczne wartości były równie odmienne jak i język. Stanowili społeczność bez wyraźnych podziałów. Naród bez króla. Dziś możemy przyjrzeć się światu anglosaskich osadników w zrekonstruowanej wiosce West Stow w Suffolk. Datuje się ona na 450 rok naszej ery. Tamtejsze znaleziska mówią o tym, co jedli, jakie nosili ubrania, jaką biżuterię brali ze sobą do grobu. Nic tu nie wskazuje na to, że ktokolwiek odgrywał większą rolę niż inni. Niemniej jednak taka społeczność potrzebowała liderów, zwłaszcza w okresie wojny. Skąd się brali? Na to pytanie odpowiadają wczesne źródła, dzieła Bedy i rzymskiego historyka Tacyta. Wybierają królów. Ich władza nie jest ani absolutna, ani arbitralna. To był początek panowania królów w Anglii. Lokalni przywódcy wojenni wybierani przez ludność danego dystryktu, jak Beowulf, bohater anglosaskiego poematu, który dzięki swojej waleczności został królem. Rządził szczęśliwie przez 50 lat i miał wspaniały pogrzeb. Skarby Beowulfa spłonęły wraz z jego ciałem. Na szczęście innych przywódców wojennych, którzy zostali królami, nie skremowano, a pochowano w ziemi. Właśnie te grobowce to najlepsze ślady początków monarchii w Anglii. Pogrzeby często odbywały się w pobliżu innych, starszych, prehistorycznych pomników. Wydaje się, że przez ponowne wykorzystanie dawnych miejsc kultu przybysze akcentowali ich znaczenie zarówno dla Sasów, jak i Brytów. Żaden z tych cmentarzy nie robi takiego wrażenia jak ten w Sutton, we wschodniej Anglii, gdzie kurhany tworzą koronę przy ujściu rzeki Deben. W 1939 roku archeolodzy przeczesali jeden z kurhanów. To, co tam znaleźli, było naprawdę imponujące. W grobowcu został zakopany cały statek. Poszycie kadłuba zniknęło, pochłonięte przez kwaśną glebę, ale archeolodzy byli w stanie odtworzyć jego detale, budulec, nity i inne szczegóły. Przedmioty znalezione w grobie były zdumiewające. Gorąco dyskutowano, kto został tu pochowany. Większość uczonych zgadza się, że kurhany są miejscem spoczynku rodziny Uffingas, królewskiej dynastii wschodnich Anglów. Największy kurhan należy najprawdopodobniej do najważniejszego członka tego rodu, zwanego Redwald. Historyk Beda opowiada, że Redwald rządził wschodnią Anglią. Jego siła i legendarne zdrowie sprawiły, że stał się pierwszym pomiędzy równymi. Ale czy był on prawdziwym królem uświęconym przez rytuał koronacji? Na pewno był bardzo zamożnym człowiekiem. Potwierdzają to bogactwa znajdujące się w jego grobie.
Złota biżuteria z granatami jest niespotykana w Europie, a spinki i klamra u pasa są unikatowe. Z wybrzeży Morza Śródziemnego, z dalekiego bizantyjskiego imperium, przywożono bogato zdobione wyroby ze srebra, klasyczne i chrześcijańskie. Ale ten grób krył bardziej intrygujące znaleziska. To coś więcej niż tylko klejnoty bogatego człowieka. To insygnia królewskie, symbole monarchy. W ich skład wchodzi wiele przedmiotów. Berło, jeśli jest tym rzeczywiście, miecz i hełm. W późniejszych czasach stały się one nieodłącznymi elementami prawdziwego rytuału koronacyjnego. To oczywiste, że Redwald był kimś więcej niż tylko wojennym przywódcą. Był prawdziwym królem, takim jak Henryk VIII. I tak jak on, lubił muzykę i został pochowany z lirą. Był także patronem sztuki, miał nadwornego rękodzielnika, który potrafił robić najpiękniejszą biżuterię w Europie. I wreszcie, tak jak Henryk, lubił broń i inne atrybuty wojownika. Ale skarby jego grobu wskazują na coś więcej. Jego kontakty sięgały dalej niż region Morza Północnego. Sięgały aż do chrześcijańskiej Francji i poza nią, aż do Bizancjum. Redwald jest królem angielskim, rozpoczynającym nową erę. Erę monarchii chrześcijańskiej. Anglia w VI wieku, zasobna, dziwna i krwawa, była zaludniona potworami, smokami i królami, którzy utrzymywali, że pochodzą od Ludena, głównego pogańskiego bóstwa anglosasów. Okresowo jeden z tych niewielkich monarchów, poprzez spisek lub zbrojnie, przejmował władzę pierwszego pomiędzy równymi, a nawet pana całej Anglii. Największy sukces odniósł Ethelbert, król Kentu. Jego prestiż wyrósł z dostępu do dóbr kulturowych i materialnych spoza kanału La Manche, bo tam, pomimo upadku cesarstwa, przetrwały rzymskie instytucje. Terytorium to zostało podbite przez germańskie plemię Franków, którzy nadali mu nazwę Francji. Pod ich rządami rzymskie społeczeństwo, język, literatura i chrześcijaństwo przetrwały. W rezultacie ambitny anglosaski król Ethelbert był zdecydowany uszczknąć część tych dóbr poprzez małżeństwo z księżniczką frankońską. W wyniku tego małżeństwa miały się spotkać dwa różne, kontrastujące ze sobą światy, anglosaski i rzymski. Księżniczka miała na imię Berta i przyjechała do Anglii około 580 roku. Jej przybycie rozpoczęło transformację monarchii angielskiej. Ponieważ Berta była chrześcijanką, przywiozła ze sobą chrześcijański dwór. Mąż podarował jej mały, rzymsko-brytyjski kościół świętego Marcina w Canterbury. Wkrótce potem frankońska rodzina Berty otrzymała list mówiący o tym, że lud angielski chce przyjąć religię chrześcijańską. Ten list napisał papież Grzegorz I. Był on wielkim człowiekiem na wysokim stanowisku. Ponieważ papieże rzymscy utrzymywali wtedy, że są nie tylko następcami świętego Piotra, ale również cesarzy rzymskich. Oczywiście siła Grzegorza tkwiła nie w legionach i żołnierzach, ale w duchownych i mnichach. Byli oni zorganizowani wedle zasad rzymskiej dyscypliny, hierarchii i prawa. Teraz, od czasu małżeństwa Berty z Ethelbertem, Grzegorz dostrzegał możliwość ustanowienia w Anglii religii chrześcijańskiej, a generałem w swej kampanii mianował Augustyna, włoskiego mnicha z dobrej rodziny. Augustyn.
Delegacja przybyła w 597 roku. Beda opowiada, że Augustyn zbliżał się do króla, niosąc srebrny krzyż i śpiewając litanie. Obawiając się, że Augustyn posiada magiczną moc, Ethelbert zorganizował spotkanie na otwartej przestrzeni. Rozmowa przebiegła w kurtuazyjnej atmosferze. Pogański król Ethelbert nie od razu dał się przekonać, ale pozwolił misji zostać i rozpocząć pracę w hrabstwie Kent. W ciągu kilku miesięcy Augustyn ogłosił sukces i masowy chrzest na Boże Narodzenie. Misja zbudowała większy kościół z główną siedzibą w Canterbury. Wkrótce Ethelbert nawrócił się, a w przyszłości miał zostać tu pochowany z całą pompą ceremoniału kościoła rzymskiego. Król przyjął wiarę, ale nie strach przed piekłem przekonał Ethelberta. To była polityka, bo chrześcijaństwo wniosło do jego panowania rzymskie ideały władzy i sposoby jej sprawowania. Od tej pory królowie angielscy przedstawiali się nie jako pogańscy przywódcy wojenni, ale jako następcy cesarzy. Nowi królowie Izraela, piśmienni i namaszczeni przez Boga. Jednak wbrew tej nowej retoryce chrześcijańskiego majestatu, życie typowego anglosaskiego króla było przykre, brutalne i krótkie. Anglia ciągle była podzielona na drobne, regionalne monarchie. Na północy leżało królestwo Northumbrii, na południu Wessex, Sussex i Kent. Środkiem rozciągała się Mercja, która stała się sceną kolejnej próby sił w historii monarchii angielskiej. W roku pańskim 757 król Mercji został zabity w pobliżu Tamworth w Staffordshire. Kroniki mówią nam, że został zdradziecko zamordowany przez swój własny dwór. Szczątki władcy przywieziono do Repton i pochowano w mauzoleum królów Mercji. To był kolejny widowiskowy pogrzeb, jak ten w Sutton Hoo i Canterbury. Możecie zobaczyć za mną jedną z alków, w której znajdowały się bogato zdobione relikwiarze. Ale ta historia ma podwójne dno. Prawdopodobnie ten, kto zorganizował pogrzeb, krył się za morderstwem, a na pewno bardzo na nim skorzystał. To jeden z zapomnianych bohaterów angielskiej historii. Człowiek, który działał na skalę europejską i dominował w Anglii swoich czasów. Był nim Offa, król Mercji. Królestwo Mercji uformowało się wśród pogranicznych dystryktów Anglii, gdzie Sasi walczyli z Walijczykami. Stąd poprzednicy Offy rozszerzali swe wpływy na południe i wschód, prosto na Walton Street, aż do Londynu przez Kent i Essex. W rezultacie stali się władcami angielskiej autostrady A5. Offa, podobnie jak inni królowie anglosascy, kontrolował te tereny za pomocą brutalnej siły militarnej, ale zmierzał również do stworzenia absolutnej, autokratycznej władzy w rzymskim i chrześcijańskim stylu. I tu, w kościele Brixworth, który Offa rozbudował i upiększył, mamy spektakularne odzwierciedlenie jego dążeń. Choć kościół jest anglosaski, wygląda jak rzymski. Ze swoimi okrągłymi łukami z cegły i strzelistymi ścianami, Brixworth jest najbardziej pompatycznym pomnikiem szczytowego okresu w historii Mercji.
Autokracja Offy nie napotykała oporu, a on sam był zdeterminowany, aby rozszerzyć władzę na inne królestwa angielskie i w swych działaniach był bezwzględny. Dynastie, które trwały od wieków, zniknęły. Sussex, które niegdyś dzierżyło władzę w całej południowej Anglii, zostało zmiecione. Przepadło nawet królestwo Kent, w którym Ethelbert ustanowił angielską tradycję monarchii chrześcijańskiej. Nic nie robiło na poddanych takiego wrażenia jak portret królewski na monetach, za które kupowali codzienny chleb. Offa był pierwszym królem, który kazał bić monety ze swoim imieniem. Oto one, z portretem króla przywodzącym na myśl biblijnego Dawida. Najbardziej zdumiewająca ze wszystkiego jest nowa, złota moneta, wzorowana na monetach bajecznego wschodu, z imieniem Offy wybitym na środku skopiowanej inskrypcji arabskiej. Ale największym symbolem władzy królewskiej jest wał Offy, długa na ponad 100 kilometrów ciągła bariera wzdłuż granicy z Walią. Był to największy projekt inżynieryjny od czasów rzymskich, porównywalny z murem Hadriana. Wał jest czymś więcej niż tylko pomnikiem. Jest dowodem na to, że Offa mógł zmobilizować wystarczającą siłę roboczą, by go wznieść. Król podkreślił swój imperialny status fortyfikacją o imperialnym charakterze. Wreszcie w 787 roku Offa poszedł krok dalej, mianując królem swego syna. Stworzył dynastię, która mogła dziedziczyć jego władzę i pozycję. Ale tak się nie stało, bo Offa zachowywał się bardziej jak ojciec chrzestny mafii niż prawowity władca królestwa. I rzeczywiście, Anglicy pamiętają go bardziej z liczby królów, których pomordował, niż z budowania władzy monarszej. W rezultacie w 20 lat po jego śmierci, w 796 roku, wielkie dominium mercjańskie rozproszyło się na małe, rywalizujące królestwa. Królestwa, które miały przejść jeszcze gorszą gehennę. Inwazję. Cztery i pół wieku po tym, jak rozpoczęli najazd na angielskie wybrzeże, Anglowie i Sasi znaleźli się w odwrotnej sytuacji. Zostali najechani przez piratów z dalekiej północy, Wikingów. Wikingowie przybyli ze Skandynawii, z fatalnym skutkiem dla Anglii. Przez trzy pokolenia ich wojownicy, przyciągani wizją łupów, atakowali dwory i klasztory Anglii, prawie doszczętnie niszcząc kraj. Około 860 roku sukcesy Wikingów otworzyły dla nich nowe możliwości. Niegdyś zwykli najeźdźcy teraz nastawili się na ciągły podbój. Jedne po drugich upadały anglosaskie królestwa, oparło się tylko Wessex. Teraz przywódca Wikingów, Guthrum, zamierzał zdobyć Wessex dla siebie. Jego oponentem był, jak wszyscy anglosascy królowie, wojownik. Ale król Wessex był kimś więcej. W rzeczywistości był kimś zupełnie wyjątkowym w historii średniowiecza. Intelektualistą, pisarzem, człowiekiem, którego autentyczne słowa dotarły do nas. Po raz pierwszy w historii
możemy usłyszeć autentyczny głos angielskiego króla, który miał na imię Alfred. Zacząłem tłumaczyć na angielski książkę, która po łacinie nosi tytuł Pastoralis albo Księga Pasterska. Zamierzam przesłać jej kopię każdemu biskupstwu w moim królestwie. Najazd wikinga Guthruma na królestwo Alfreda osiągnął punkt kulminacyjny zimą 878 roku. Guthrum zaskoczył Alfreda i wywabił go z jego siedziby Chippenham w Wiltshire. Król był zmuszony wycofać się na bagna Somerset na Athenley. Nadszedł czas niepowodzeń. Później w swoich pismach Alfred będzie wspominał ten zły okres. W czas pomyślności myśl ulatuje i człowiek się zapomina. W trudnościach przychodzi refleksja nad sobą, nawet jeśli człowiek tego nie chce. Atolni oznacza wyspę królewską i Alfred schronił się tam dlatego właśnie, że była to wyspa. Jest niewidoczna wśród bagien, a wody, które w zimie zalewają Fenlands, sprawiają, że trudno ją zaatakować, jednocześnie umożliwiając kontakt za pomocą łodzi z pozostałą częścią Wessex. Kiedy zima przemieniała się w wiosnę, Alfred wysyłał posłańców i planował odwet. Wreszcie, po wielu miesiącach, był gotowy i wezwał do walki. Poprzez hrabstwa Wessex poszybowała wiadomość wzywająca na tradycyjne miejsca zgromadzeń. Jednym z nich był dystrykt Swanborough w dolinie Pusey. Pod moimi stopami znajduje się prehistoryczna mogiła, znana jako Swanborough Tomb. Nie wygląda imponująco, ale ma swoje miejsce w historii Anglii, ponieważ od wieków była centralnym punktem dla lokalnej społeczności. To tu gromadzono się raz w miesiącu na dyskusje albo spotkania znane jako Hundred Swanborough. I tu, na świeżym powietrzu, w obecności królewskiego sędziego bądź zarządcy, poddawano się monarszym wyrokom. Sędzia królewski był przedstawicielem władzy odpowiedzialnym za prawo, porządek i administrację. Jego sąd opierał się, tak jak i dziś, na swoiście angielskim pomyśle – ławie przysięgłych. Grupie miejscowych, czasem całkiem ubogich, którzy udzielali się w lokalnym systemie sądowniczym i administracyjnym. Wessex dzieliło się na hrabstwa Hampshire, Wiltshire, Somerset i Dorset. Podobnie jak Hundred, nie było zarządzane przez magnatów, ale przez lokalnych urzędników królewskich. Tak więc dwa razy do roku ludzie przybywali, by poddać się wyrokom króla z jednej strony, a z drugiej, by przekazać swoje troski namiestnikom królewskim. W Wessex twardy egalitaryzm wczesnych osadników rozwinął się w partnerstwo pomiędzy królem i ludem. To partnerstwo, odmiennie niż w pozostałych częściach Europy, nie było gwałcone przez miejscowych właścicieli ziemskich. Alfred zdawał sobie sprawę z jego doniosłości. Z tytułu tej współpracy i poczucia wspólnoty w każdej sytuacji, kiedy kryzys się pogłębił, Alfred mógł wysuwać wygórowane żądania w stosunku do ludności Wessex. W przeciwieństwie do Mercy Offy, królestwo Alfreda łączyło chrześcijański i rzymski autorytet z tradycyjnym udziałem ludności anglosaskiej w rządzeniu. Człowiek nie może pracować nad żadnym przedsięwzięciem, nie mając odpowiednich zasobów. W przypadku króla tymi narzędziami i zasobami są ludzie. Bez nich żaden król nie może pokazać swych umiejętności.
Wezwanie do broni rozeszło się po hrabstwach. To był sprawdzian stylu rządzenia Alfreda. Wkrótce król uzyskał odpowiedź. Jego armia zebrała się przy prehistorycznym kuruchanie Wiltshire, gdzie jego dziadek celebrował ostateczne zwycięstwo nad Brytyjczykami w Cornwallii. Ale to spotkanie nie tylko przywołało chwalebną przeszłość Wessex. Kampania Alfreda była również swego rodzaju krucjatą. Jego wezwanie do broni zbiegło się z Wielkanocą, świętem zmartwychwstania. Ta zbieżność pomiędzy podniesieniem się Alfreda z klęski i zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią nie przeszła bez echa w jego oddziałach. Kiedy zobaczyli króla, przyjęli go jak przywróconego do życia, po wycierpieniu tak wielkich niepowodzeń, i przepełniła ich wielka radość. Stąd przenieśli się do miejsca zwanego Ailey Oak, tradycyjnego terenu zgromadzeń w Wessex. Tu w lasach rozbili obóz. Rano wyruszyli na spotkanie Guthruma i jego wikingów. Wojskowi eksperci przypuszczają, że to było miejsce walki. Nie możemy mieć pewności, ponieważ nie robiono tu systematycznych wykopalisk, ale przypadkiem odnaleziono szczątki ludzkie z odpowiedniej epoki, niektóre z nich ciężko okaleczone. Nic dziwnego, ponieważ bitwa była bardzo dzika i krwawa. Szło o wysoką stawkę dla obu stron. Guthrum wiedział, że musi zabić Alfreda, by przejąć królestwo Wessex. Alfred i jego ludzie zdawali sobie sprawę, że to prawdopodobnie ich ostatnia szansa na niepodległość. Jeśli zwyciężyłby Guthrum, nastąpiłoby całkowite przejęcie Anglii. Na skraju wzgórza pod Edington Guthrum ustawił ścianę starcz. Ludzie Alfreda zostali zmuszeni do ataku. Walcząc zaciekle z wartą ścianą tarcz przeciwko całej armii wikingów, przez długi czas odpierali dzielnie ataki. W końcu odnieśli z pomocą boską zwycięstwo. Alfred pokonał wikingów w okrutnej walce. W obecności głów hrabstw Alfred ogłosił się wielkim przywódcą wojennym. Wessex zostało ocalone, ale przyszłość pozostałej części Anglii nadal była niepewna. Pod Edington w 878 roku król Alfred pokonał wroga, który zagrażał jego królestwu. Ale wygrana bitwa nie oznaczała całkowitego zwycięstwa. Żeby je osiągnąć, Alfred musiał przygotować Wessex do długotrwałej wojny. Stworzył flotę większych i lepszych okrętów. Przeorganizował armię, aby mieć możliwość wysyłania oddziałów niemal w każdej chwili. Najbardziej skuteczny był łańcuch fortec, który zbudował wzdłuż swojego królestwa, aby zagrodzić przejście wikingom. Winchester była pierwszą z nich. Prawdziwe znaczenie warowni było znacznie większe niż tylko obronne. Te budynki nie były prywatnymi zamkami w posiadaniu lordów i biskupów, zasiedziałymi przez ich wasali. Były warowniami gminnymi, ufundowanymi przez króla i bronionymi przez jego ludzi. I tak, jak chciał tego Alfred, szybko stały się prawdziwymi miastami,
w których rozwijał się handel, a wraz z nim system podatkowy. W efekcie król stał się bogaty, a jego ludzie zamożni. Słowo borough, tak jak wymawiamy je dziś, zaczęło oznaczać samorządną społeczność miejską pod patronatem królewskim. Pierwszym z tych patronów był sam Alfred. Miasta były tak ważne dla Alfreda, że ich nazwy często pojawiały się na rewersie jego monet. Tutaj widzimy monogram mennicy w Londynie, bo Londyn był miastem nad miastami. Kiedy w Anglii napór wikingów osłabł, Alfred wyruszył dalej, poza tradycyjne granice swego królestwa. Przechwycenie i ponowne ufortyfikowanie Londynu wyznaczyły nowe kierunki jego panowania. Londyn był już wtedy największym miastem i ośrodkiem handlowym Anglii. Był klejnotem w koronie króla Offy. Teraz ten klejnot należał do Alfreda i prestiż, który szedł z Londynem w parze, również. Wraz z przejęciem miasta i jego ponowną fortyfikacją w 886 roku Alfred rozpalił swoją ambicję. Do tej pory był tylko królem zachodnich Sasów. Teraz nazywał się królem Anglów i Sasów. Czy perspektywa sięgnięcia po tytuł króla wszystkich Anglików była rzeczywiście odległa? Dlatego właśnie opisywany jest w ten sposób w tym ważnym dokumencie. Traktat pokojowy, który Alfred podpisał z Guthrumem, uznał władzę Wikinga nad wschodnią Anglią. Ale w akcie tym Alfred pisze o sobie jako królu całej Anglii, nieopanowanej przez Duńczyków. W rzeczywistości Alfred rządził tylko częścią kraju, ale widać tu początek politycznej idei narodowej. Książki Alfreda opowiadają tę samą historię. To Alfred zlecił tworzenie anglosaskich kronik. Nazywają się tak nie tylko z powodu tematyki, ale również z powodu języka, ponieważ odmiennie niż inne kroniki w Europie tego czasu nie są spisane po łacinie, ale w ojczystym języku anglosaskim. Oznacza to, że nie są pisane przez kleryków dla kleryków, ale że król mówi w nich do swoich ludzi językiem, które rozumieją i którym sami się posługują. Nie ma wątpliwości, że użycie anglosaskiego języka ludu jest celową polityką uświadamiania, kiełkującą w umyśle Alfreda. Zwłaszcza, że król nie tylko dokonuje sam wielu przekładów na anglosaski, ale w liście poprzedzającym pasterskie porady tłumaczy dlaczego. My także powinniśmy przełożyć na język, który wszyscy dobrze rozumiemy, pewne książki godne poznania. Ażeby wszyscy młodzi mężczyźni, wolno urodzeni teraz w Anglii, którzy posiadają ku temu środki, mogli się uczyć do czasu, kiedy będą umieli czytać i pisać poprawnie. Kiedy Alfred zmarł w 899 roku, ciągle rządził tylko częścią Anglii, jednak jego spuścizną była trwała unifikacja kraju. Chociaż rzeczywista praca w tym kierunku należała do jego synów i wnuków, to właśnie Alfred w tyglu najazdu Wikingów ukuł ideę Anglii, która była nie tylko przedsięwzięciem kulturowym i lingwistycznym, ale także politycznym. Lata po śmierci Alfreda jego następcy odparli Wikingów, przejmując zasiedlone przez nich ziemie. Potem stworzyli hrabstwa na wzór Wessex. Ta polityczna geografia obowiązuje do dzisiaj. Powstanie Anglii stało się niemal faktem. W ciągu dwóch pokoleń królowie angielscy ustanowili swoje panowanie nad pozostałą częścią Brytanii. Walią, Szkocją i Hebrydami. Nadszedł czas świętowania.
Edgar, pan Anglików, został wyświęcony na króla w starożytnym mieście Ake Manchester, które współcześni synowie mieszkańców wyspy nazwali Buff. Około 70 lat po śmierci Alfreda jego prawnuk Edgar przyjechał do Bath, prawdopodobnie na drugą koronację. Już raz był koronowany na władcę Anglii, ale tymczasem udało mu się przejąć władzę w całej Brytanii. Stąd wybór Bath na nową, większą ceremonię koronacyjną, bo w Bath chrześcijańskie opactwo znajdowało się obok wielkich ruin rzymskiej Brytanii. To było idealne miejsce na koronację dla Edgara, króla Imperium Brytyjskiego w stylu X wieku. Niech ten święty olej spłynie z jego głowy, zstąpi do jego serca i wejdzie w jego duszę. Ześlij mu łaskę bycia godnym obietnic, które otrzymali zwycięzcy królowie. Oby w doczesnym życiu rządził szczęśliwie, a na koniec dołączył do nich w Królestwie Niebieskim. Weź ten pierścień jako pieczęć świętej wiary, siłę Twojego Królestwa i wzmacniaj ją, odpierając nieprzyjaciół. Niszcz herezję i jednocz tych, których podbijesz i wiąż ich silnie z wiarą katolicką. W przeciwieństwie do wczesnych królów saskich Edgar nosił nie hełm, a koronę. Podczas mszy celebrowanej przez arcybiskupa rozmyślnie porównywano króla do Chrystusa. Ta koronacja była tak widowiskowa, że w 1910 roku król Jerzy V, chcąc podkreślić swój imperialny status, wziął ją za wzór. I miał słuszność, bo jego panowanie wywodziło się od Edgara i Alfreda. Z uczestnictwa w rządzeniu, z chaosu postrzymskiej Brytanii wczesnego średniowiecza, Anglicy stworzyli być może pierwsze państwo narodowe. Jeden król, jeden kraj, jeden kościół, jedna moneta, jeden język i jedna silnie zunifikowana administracja. Nigdy więcej w Anglii suwerenność nie będzie ograniczała się do poziomu regionalnego. Nigdy więcej, pomimo kłótni, wojen, niepokojów, a nawet rewolucji, idea Anglii i jej jedność nie będzie kwestionowana. Wersja polska dla Discovery, Masterfilm. Tekst Krzysztof Uliszewski, czytał Zbyszek Moskal.